Kochani, witam Was w poniedziałek i tradycyjnie zapraszam na kartę dnia. Kartę dnia w poniedziałek. Jak my się pokazujemy? Siódemka denarów. Obok rycerz kielichów. Dwójka denarów. Szóstka mieczy i czwórka mieczy. Bardzo zwyczajnie mi się pokazał ten dzień. Tutaj będziemy dzisiaj skupieni tylko właściwie na takich prozaicznych sprawach, dlatego że my sami pokazaliśmy się właśnie w takiej karcie, tak? Siódemka denarów. Zejście na ziemię. Zejście na ziemię i praca. I tutaj no jak najbardziej mi się ta praca pokazuje, no wręcz takie zmęczenie wieczorem. Tydzień się dopiero zaczyna, a my już możemy mieć dosyć. Dlaczego to zmęczenie tutaj też się pokazało? Dlatego, że dzisiaj może będziemy zmuszeni, albo będziemy też chcieli zrobić coś razy dwa, podwójnie. Może po pracy ktoś nas poprosi o pomoc. Tutaj ten rycerz kielichów się pokazał, to może ta osoba właśnie albo nam zaproponuje, albo też poprosi nas, żebyśmy zrobili coś dodatkowego, tak? Tutaj jest jakaś dwutorowość pokazana. Oprócz tego, co my sami musimy zrobić, to jeszcze coś dodatkowego i tę wiadomość prawdopodobnie dostaniemy przez internet, po kablach, ktoś nam po prostu może to napisać. Ostrożnie, uważajcie po prostu, żeby się nie przeforsować, dlatego że nie podoba mi się ta czwórka mieczy na końcu talii. To oznacza, że my będziemy naprawdę bardzo, bardzo mocno zmęczeni dzisiaj wieczorem. A to za sprawą właśnie tej prośby, propozycji. Mierzcie siły na zamiary, też nie zgadzajcie się na wszystko. Tak, żebyście już na początku tego tygodnia po prostu nie byli wykończeni. Zostawcie sobie trochę siły na resztę czasu. Także tutaj takie informacje dla Was, kochani. Ja Wam życzę udanego poniedziałku. Trzymajcie się. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa.